Proszę Państwa, naszym gościem jest dzisiaj pan Leszek James, prezes i dyrektor wykonawczy firmy EZUniverse, firmy, która zajmuje się nowymi technologiami oprogramowania. Witamy pana. Dobry wieczór, dziękuję za zaproszenie. Panie Leszku, czy mógłby pan z polskiego na nasze wytłumaczyć, czym zajmuje się pana firma? Firma EZUniverse zajmuje się projektowaniem programów do zarządzania. Skupiliśmy się na temacie zarządzania w sektorze nazwanym hospitality, czyli restauracje, retail, jak również fast food. I ostatnio firma wasza może się pochwalić ogromnym kontraktem. Wasz produkt jest używany w 38 000 restauracji Subway na całym świecie. Proszę powiedzieć, co dzięki tej technologii, w jaki sposób Subwayowi udaje się lepiej prowadzić biznes, bo o to chodzi właśnie. Rzeczywiście w marcu zeszłego roku podpisaliśmy bardzo znaczący kontrakt z największą franczyzą na świecie, którą jest Subway. I co prawda nie mamy jeszcze naszych systemów we wszystkich 38 000 sklepów na całym świecie, natomiast zaczęliśmy ten proces i ten deployment potrwa dobrych parę lat, żeby uzbroić wszystkie 38 000 sklepów na świecie. System generalnie polega na tym, że zbiera informacje z pracy całego sklepu, włączając transakcje z kasy, włączając temperaturę w lodówce, temperaturę w frizerze, pracę pompy ciśnieniowej, jak również innych sensorów w sklepie, dodając do tego głos i elementy wizualne, czyli kamery. Czyli system podgląda też zachowania pracowników. System monitoruje pracę całego sklepu i włączając to również pracowników. I co właściciel takiej restauracji, takiej franczyzy może z tego mieć? Jakie informacje z tego można wyciągnąć? Bo oczywiście informacje można zebrać, ale trzeba je jeszcze jakoś przeanalizować. System, zbierając te informacje, wysyła do centralnej lokacji w miejscu, gdzie są dane hostowane. W centralnym punkcie uruchomiliśmy szereg biznesowych modeli, które sprawdzają określone elementy pracy sklepu, czyli to są elementy związane z, co się nazywa compliance, czy ludzie używają rękawiczek, czy mają czapkę, czy przychodzą na czas, czy wychodzą na czas i tak dalej, jak również elementy upsellingu, czyli jak pracownik potrafi więcej sprzedawać niż podstawowe. Czy dodatkowe produkty, do kanapki na przykład dołożyć chipsy albo jeszcze jakąś sodę. Jak również jeden z najważniejszych elementów to jest to, co się nazywa zwane loss prevention, czyli prewencja kradzieży. Też nic się nie ukryje przed okiem wielkiego brata. Totalna kontrola? To jest taka totalna kontrola nad pracownikiem? Nie, dlatego że generalnie rzecz biorąc loss prevention, czyli kontrola tych całych kradzieży jest tylko jednym z elementów działania tego całego systemu. Większość pracowników w danym sklepie to nie są osoby, które ewentualnie nie robią czegoś dlatego, że im się nie chce, tylko dlatego, że mają możliwość. Mają taką jest przysłowie, możliwość, które mówi, że okazja czyni złodzieja, tak. I rozumiem, że w systemie, który stosujecie, chodzi o to, żeby uszczelnić wszystko i pracownik, który o tym wie, po prostu nie będzie robił. Czyli to też działa prewencyjnie, prawda? Jeżeli pracownik wie, że jest obserwowany, to może nie wykorzystuje tych możliwości, które mogłyby mu się pojawić. Dokładnie, dlatego że na przykład upselling, w którym pracownik w momencie, kiedy ta działalność nie jest, jak to nazwać, accountable, w tym momencie nie ma żadnej zachęty, w której ktoś powinien pracować, chce pracować lepiej lub gorzej, dlatego że i tak na poziomie korporacji ten wysiłek nie jest widziany. W momencie, kiedy system jest taki, który pozwala na to, żeby wyróżnić tych ludzi, którzy pracują rzeczywiście dobrze, no to zaczyna się zupełnie zaczynają inne elementy wchodzić w grę. Jesteśmy w stanie dzięki tym wszystkim systemom, które pozwalają na predictive labor scheduling, na upselling, na loss prevention, na shrinking management, uzyskać wyniki, bardzo dobre wyniki. Nasze wstępne badania pozwoliły na to, żeby ustalić około pomiędzy 5 a 9,5% benefit, który się przekłada na sales większy od 9,5%. Czyli w skali Saboya mówimy o jakich pieniądzach? W skali Saboya sam tylko na przykład loss prevention pozwala im oszczędzić ponad $150 milionów rocznie. To są po prostu, to jest inna skala. Czyli warto zainwestować w takie oprogramowanie, żeby po prostu z tego wyjąć więcej pieniędzy. Absolutnie. Absolutnie. Ja mam takie pytanie, kto robi te programy? Ile osób pracuje nad takim oprogramowaniem i z czyich usług korzystacie? Czy to są wyłącznie wasi pracownicy, czy macie jakichś współpracowników w Polsce? Jak wygląda struktura waszej firmy? Ciekawa jest struktura, dlatego że sama firma zatrudnia 25 osób, czyli to jest absolutnie w kategorii firm bardzo małych, natomiast nasz, tak powiem, podstawowy, największy klient to jest Subway, to jest po prostu ogromna firma, największa firma franczyzowa na świecie. No, ale udało nam się uzyskać atencję Saboya poprzez innowację techniczną i sam produkt, który nie ma sobie równych obecnie na rynku. Natomiast oczywiście nie byliśmy w stanie zapewnić prawidłowego deploymentu tego systemu we wszystkich krajach na świecie, w związku z czym naszym partnerem w tym po stronie technologicznej implementacji tego całego projektu jest firma Avnet, która jest jedna. Czyli to są ludzie, którzy jeżdżą i instalują te programy na miejscu, jak rozumiem. Firma Avnet robi integrację tego całego systemu i jak również instalację w całych Stanach. Ale co ciekawe, firma EZUniverse opiera się na usługach polskich inżynierów. Polskich znaczy z Gliwic. Tak. Cały trzon, powiedziałbym, deweloperski, inżynierów i software'owych znajduje się ulokowany w Polsce, w Gliwicach. Opiera się o ludzi, którzy skończyli głównie Politechnikę Śląską w Gliwicach. I jest to jeden z największych naszych atrybutów. Czy to znaczy, że tutaj nie było aż tak dobrych fachowców w tej dziedzinie? Czy byli za drodzy byli po prostu? Ja myślę, że cena nie jest istotna tak bardzo, jak bardzo istotna jest wiedza i innowacyjność, która za tym stoi. Myślę, że polskie inżynierskie źródła słyną z tego, ze swojej innowacyjności. Jest jeszcze jeden element, to jest stabilność. Czy to świadczy o tym, że Polak może mieć dobry pomysł i może go wcielić w życie po prostu? Absolutnie. Ten sam zespół, który powstał 7 lat temu praktycznie bez zmian, może jedna osoba, może ze zmianą jednej osoby istnieje dzisiaj. To jest po prostu stabilność zespołu jest niespotykana. A jeśli chodzi o ten system, który funkcjonuje już w niektórych Saboyach, w jaki sposób właściciel czy menadżer takiego sklepu, co on widzi właściwie na ekranie komputera, któremu analizuje różnego rodzaju dane zbierane z całego sklepu? Jak może na przykład stwierdzić, czy pracownik albo oszukuje, albo nieefektywnie pracuje? Całość polega na... Wspomnę na zbieraniu danych, analizie tych danych i kamery wideo i mikrofony są to tylko, nazwałbym to, oczami tego całego systemu, które służą do finałowego sprawdzenia, czy rzeczy dzieją się dobrze, czy też nie. Generalnie system, zbierając te informacje, jest w stanie stwierdzić, czy dana transakcja jest nieprawidłowa, czy też jest prawidłowa, jest w stanie stwierdzić, czy dany pracownik potrzebuje treningu, czy też nie potrzebuje, jest w stanie stwierdzić, czy dana osoba jest zaangażowana w jakąś nieprawidłową transakcję, tworzenie nieprawidłowych transakcji. I system analizuje tam całe dane i na koniec dnia, w zasadzie w czasie rzeczywistym, przekazuje te informacje do menadżera sklepu, mówi: zobacz tutaj, popatrz się, sprawdź. Czyli menadżer właściwie nie musi za wiele dokonywać analiz, tylko cały ten system już mu pokazuje, gdzie jest jakaś nieprawidłowość. Generalnie emulujemy pracę dobrego menadżera, dobrego sklepu, w którym wszystkie te wiadomości, które w tej chwili były zbierane ręcznie, są zbierane automatycznie i wniosek z tych analiz jest przekazywany do menadżera. Mózgiem systemu jest to, co my nazywamy Operation Intelligence System, który automatycznie sprawdza pewne dane i pewną historię tych danych i jest w stanie stwierdzić, czy coś jest godne uwagi menadżera, czy też nie. No właśnie, możemy się wlogować do jakiegoś sklepu? Proszę bardzo. Przykładowo tutaj mamy na ekranie dane ze sieci sklepów, które są zlokalizowane w Maine w Stanach i graf, który widzimy na ekranie, pokazuje statystykę przez ostatnie 30 dni transakcji, które mogą być uważane za fraudulent, czyli nieprawidłowe z punktu widzenia systemu. I teraz w momencie, kiedy wybierzemy konkretny graf na konkretny dzień, w tym wypadku to był grudzień 21, otrzymujemy listę transakcji po lewej stronie listę transakcji i listę receipts po prawej stronie, którą możemy analizować. Każda z tych transakcji może być natychmiast oglądana w czasie rzeczywistym. To może być 30 dni do tyłu, to może być 60 albo nawet i więcej. I w tym momencie menadżer, używając albo komputera, albo tabletu, albo telefonu, jest w stanie otrzymuje informacje na temat nieprawidłowości. To mogą być nieprawidłowości związane z compliance, z upselling, jak również z loss prevention i może natychmiast sprawdzić, gdziekolwiek jest, co się dzieje w konkretnym sklepie i zareagować. Czy rozumiem, że system ten świetnie się sprawdza w restauracjach Subway, które są, działają na zasadzie franczyzy, a co jeżeli przedsiębiorca ma na przykład jedną, dwie restauracje albo stacje benzynowe, czy również taka technologia, czy wersja tej technologii mogłaby znaleźć tam zastosowanie? Absolutnie. No, my jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało nam się wprowadzić systemy, tego typu systemy biznesowe, które były dotychczas tylko dostępne dla tych największych, najbardziej przynoszących najwięcej dochody restauracji. W tym momencie ten system, ponieważ jest oferowany jako serwis, jest dostępny praktycznie do biznesu każdej wielkości. I tutaj trzeba powiedzieć, że Subway reprezentuje ten, powiedzmy, najmniejszy segment biznesu, który teoretycznie, praktycznie w przeszłości nie nadawał się do analizy biznesowej, tak jak na przykład systemy w większych sklepach. Chciałbym również wspomnieć, że te systemy, które robimy obecnie, również wprowadzamy do innych sieci, jak McDonald's, jak Kentucky Fried Chicken i Steak and Shake. Panie Leszko, a plany na najbliższą przyszłość? Jesteśmy zaangażowani w taki projekt, który my nazywamy Store the Future, czyli generalnie rzecz biorąc wprowadzenie technologii, które pozwalają dużo bardziej efektywnie prowadzić sklep. To jest, polega na tym, żeby zredukować czas do serwisu, to żeby dać ludziom możliwość zamawiania, zanim dojdą do tego sklepu. Generalnie rzecz biorąc, optymalizacji. Czyli będzie można przez komórkę zamówić sobie kawę z kanapką. Można przez komórkę zamówić sobie rzeczy, żeby nie tracić czasu. Systemy, które powodują, które współpracują z digital sign, czyli jak również z muzyką, która jest w sklepie, które potrafią zminimalizować shrinkage. Czyli generalnie rzecz biorąc, system przewiduje, że jeżeli sprzedaż będzie tak się odbywała, jak się odbywa dzisiaj, to we wtorek przyszły będę musiał wyrzucić 20 kg tuńczyka na przykład. I w tym momencie systemy audiowizualne powodują, wprowadzają reklamę, która powoduje, że te straty są zmniejszane. To wszystko bardzo ciekawe. Dziękujemy panu bardzo serdecznie za udział w naszym programie i niezwykle interesującą rozmowę na temat technologii, która nas otacza, ale która nam również pomaga, czy przedsiębiorcom w prowadzeniu biznesu. Naszym gościem, proszę państwa, był pan Leszek James z firmy EZUniverse. Dziękuję bardzo.